Dobrze jest być razem, Amen. Dzisiaj znowu chcemy słuchać Słowa Bożego, i też chcemy prosić jeszcze na chwilkę, pochylcie nasze głowy. Poprosimy Boga, aby mówił dzisiaj do nas: Panie, dziękuję Ci za Twoje cudowne Boże Słowo, proszę, abyś, Panie, pobłogosławił to słowo, abyś pobłogosławił nas, abyśmy też umieli słyszeć, co chcesz do nas powiedzieć. Ojcze, chcemy więcej Ciebie w naszym życiu. Chcemy więcej Ciebie, naszego Boga. Ojcze, oddajemy ten czas w Twoje ręce w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Absolutna większość listów apostolskich zaczyna się mniej więcej w ten sposób. Łaska wam pokój. Od Boga Ojca, syna. I ducha świętego, miłość Boga Ojca, niech będą z Wami wszystkimi. I w przeróżnych konfiguracjach to pozdrowienie cały czas pojawia się. Dzisiaj nawet rano sprawdzałem, poza krótkimi listami, nawet jeśli na początku tego apostołowie nie mówią, to zaraz dalej ciągle mówią o Bożej miłości, o Bożej łasce i o życiu w mocy ducha świętego. Dlatego mamy to piękne pozdrowienie, które często słyszymy, miłość Boga Ojca i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i jedność w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I często to mówimy w kościołach, dlaczego to jest takie ważne, skoro każdy list się zaczyna w ten sposób, jeśli w ten sposób apostołowie nas pozdrawiali, dlaczego to było takie ważne? Oczywiście odpowiedź jest prosta, bo to jest fundament naszego życia i naszej wiary. Dzisiaj właśnie trochę chcemy wrócić do tych fundamentów, do Bożej Miłości, do łaski, do tego, że z łaski jesteśmy zbawieni, do przebaczonych grzechów w Jezusie Chrystusie. I dzięki temu, że Chrystus umarł i zmartwychwstał, kiedy został wzięty do nieba, jak pamiętacie, został zesłany Duch Święty, po to, abyśmy żyli i chodzili w mocy Ducha Świętego. Amen. Ta niezwykła historia tej Bożej Miłości. Zaczęła się już wiele lat temu. W liście do Hebrajczyków czytamy o to takie słowa: Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył on Jezus Chrystus jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy dokonawszy posłuchajcie oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do nas do ludzi ostatnią kresu dniach czytamy przemówił przez swojego syna Jezusa Chrystusa ale zanim Jezus zasiadł na tronie po prawicy Boga Ojca, był posłuszny i wypełnił wolę Boga do samego końca. Wiemy o tym, że zanim to nastąpiło, wycierpiał krzyż i oddał swoje życie za każdego, za mnie i za Ciebie. Amen? To niezwykła historia. Historia miłości i lubię mówić o Bożej miłości, ponieważ życie bez Boga i Bożej miłości. Często to tutaj mówię w tej społeczności. Nie wiem, jak ludzie sobie dają radę bez Boga, bez relacji z Bogiem. Ta historia Bożej miłości, która odmieniła absolutnie historię świata, zaczyna się w tym pięknym miejscu, gdzie Bóg Ojciec poprzez proroków, poprzez tysiące lat, zapowiadał przyjście Mesjasza, Syna Bożego, baranka Bożego. Jak pamiętacie, przez. Marię przez Miriam, bo tak miała na imię, przez Marię błogosławioną, cudowną kobietę zostaje poczęta, zostaje poczęty Chrystus, przychodzi na świat. W zasadzie to powiedziałem kobieta to Maria była młodą dziewczyną, kiedy jak wiecie spotkała się z Bogiem. I ona jest niezwykłym wzorem i przykładem mądrości, uległości i posłuszeństwa. I wiecie, i lubię o tym mówić, bo to jest niezwykłe. Jej przykład życia jest niezwykły. Jej posłuszeństwo, mówimy, błogosławiona między niewiastami, wybrana pośród, absolutnie tak, ale pamiętacie jej życie. To nie było łatwe życie, dlatego, że była posłuszna Bogu. Piękny wzór i przykład do naśladowania. Pamiętam, Pierwszy cud w, Gali, Gali, w Kanie Galilejskiej, Wy też go pamiętacie, kiedy Jezus potem dorósł, kiedy jej syn dorósł, kiedy był już gotowy do służby, kiedy zaczęła się służba, ona powiedziała do uczniów jego: Czyńcie wszystko, co wam powie. Czyńcie wszystko, co wam powie. Niezwykła, błogosławiona kobieta, wzór i przykład do naśladowania, naprawdę dla wszystkich. Ale dzisiaj nie o tym chcę wrócić do Bożej Miłości, ale tu się zaczęło. Tu się zaczęło, ale mamy pierwszy dobry przykład do tego, żeby brać przykład właśnie z tych wielkich nazwisk i przykładów Słowa Bożego, o których czytamy. Boże zbawienie, Boża łaska, Bóg Ojciec w swojej ogromnej miłości posyła swojego Syna na świat, Jezusa Chrystusa, aby jak czytamy każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Aby każdy, kto słucha tych słów, każdy, kto wierzy, każdy, kto żyje, każdy, kto narodził się na nowo, jak mówi Jezus wielokrotnie w Ewangelii Jana, czytajcie, każdy, kto tak czyni, nie stanie przed sądem. Mamy przebaczenie grzechów. W liście do Efezjan czytamy, że jesteśmy łaską zbawieni. Znacie to bardzo dobrze, ale dzisiaj chcę przypomnieć te fundamenty, podstawy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boży to dar. Nie z uczynków mówi słowo, aby się kto nie chlubił. Cudowna Boża miłość, Bóg jest Bogiem miłości, posyła swojego Syna na świat po to, abyśmy mogli dostąpić daru zbawienia. Prawdy te mogą się wydawać takie proste i takie oczywiste. Mówimy o podstawach, o zbawieniu o tym, żeby chodzić w mocy Ducha Świętego, oby, o tym, żeby żyć. I wydaje się to być proste i oczywiste, ale gdyby tak było, moi drodzy, moi kochani, to wierzący ludzie i również wielu z Was siedzących tutaj i wielu z Was będących w domach żylibyście w wolności, bez strachu, świętym i czystym życiem. Wydaje się to takie proste, a jednak tak nie jest. Bóg powołał nas w Chrystusie, Jezusie do wolności, i to właśnie poprzez Jezusa Chrystusa mamy siłę i moc do tego, żeby żyć czystym, świętym i wolnym życiem, bez strachu i bez lęku. Amen? W radości, a nie w smutku, bo to miłość Boża prowadzi właśnie do takiego życia w obfitości w Jezusie Chrystusie. Ale chcę Wam coś powiedzieć. Ludzie w Polsce, myślę, że na świecie, ale żyjemy w Polsce, więc będę mówił o Polsce, ludzie w Polsce mają bardzo zły obraz Boga. Boga, który jest bardzo daleko. Boga, który jest niedostępny. Boga, który jest zły. Boga, który jest tylko i wyłącznie sędzią. Boga, który chyba nawet ludzi nie lubi. Boga, który jest... Tak bardzo niedostępny, że nie interesuje się tak naprawdę tym, co się we mnie dzieje, czy ze mną dzieje. Chcę ci powiedzieć, to jest diabelskie kłamstwo. To jest właśnie oszustwo diabelskie, żebyś tak myślał. Bóg jest Bogiem miłości. Tak, to prawda, że jest sędzią sprawiedliwym i przyjdzie sądzić świat. Amen? Mówimy, przyjdź Panie Jezu, przyjdzie taki dzień, że Chrystus przyjdzie powtórnie na ziemi i będzie sprawiedliwie sądził żywych i umarłych. Ci z us, którzy skorzystali z łaski zbawienia, przechodzą i nie będą sądzeni. To jest cudowna wiadomość. Nie dajmy się oszukać. Bóg jest Bogiem miłości, nieskończonej, doskonałej miłości. I chcę Ci powiedzieć coś bardzo oczywistego, ale jakże ważnego. Jezus Cię kocha. A Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa zrobił już dla Ciebie absolutnie wszystko. Myślałeś kiedyś o tym? Wiem, że często o tym mówimy w kościele, ale pomyśl, co jeszcze Bóg może zrobić, skoro wszystko się dokonało? Zaprasza nas dzisiaj po raz kolejny, abyś to wziął i przyjął, tą łaskę i dar mocy życia w wolności, w pełnej wolności. Bóg jest dobrym Bogiem. Znamy wszyscy Jana 3:16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, co? Nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie posłał Bóg syna swego na świat po to, aby sądził świat, lecz po to, aby świat był przez Niego zbawiony. To jest dobra nowina dla każdego, kto wierzy. Śpiewamy piosenki o tym. Bóg tak umiłował świat. W Rzymian, kolejny fragment. Posłuchajcie, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, kiedy byliśmy grzesznikami, we właściwym czasie umarł za nas, za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że kto umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego, gotów kto się sumrzeć. Posłuchajcie. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Mam nadzieję, że spotkałeś na swojej drodze żywego Boga. Jeśli tak jest, to wiem jedno: sam tego doświadczyłem. Znamy świadectwa wielu ludzi, znamy świadectwa tych, o których czytamy. Spotkanie Pawła z Jezusem Apostoła i każdego człowieka, kiedy spotkałeś się z żywym Bogiem, od tego dnia już nic nie jest takie same. Już nic nie jest takie same, wszystko jest nowe, wszystko jest świeże. I dzisiaj wracam do tego, bo zależy mi na tym, żeby Kościół korzystał z tej pełni, którą ma w Jezusie Chrystusie. Abyśmy żyli, naprawdę żyli. Bóg jest dobrym Bogiem. On cię słyszy. On jest blisko, bliżej niż myślisz. Słyszy twoje wołanie, słyszy twoje pragnienia, słyszy kiedy wzdychasz, słyszy kiedy płaczesz, wie kiedy się smucisz, wie kiedy się radujesz, bo jest Bogiem, bo cię stworzył. I o ile w to wierzysz, o ile do Niego należysz, to twoje życie może od dzisiaj wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ w Jezusie Chrystusie już to mówiłem: Bóg posłał odpowiedzi i rozwiązania na wszystkie nasze trudności i problemy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. Problem polega na tym, że my często przychodzimy do Boga tylko po to, żeby coś od Niego otrzymać. Problem polega na tym, że często przychodzimy do Boga tylko po to, żeby coś od Niego otrzymać, a nie po to, żeby z Nim być. To nie jest relacja, to jest religia. Bóg nas powołał do relacji. Nazwał nas swoimi dziećmi. Jaka jest normalna, prawdziwa relacja mamy, taty i kochających dzieci? Kochającej się rodziny. Trochę to nienormalne, jeśli nasze dzieci przychodziłyby tylko po to i mówiły: To się zdarza, daj, daj i daj, i daj. Jak się wtedy czujesz? Chcemy być razem. Często przychodzimy do Boga tylko po to, żeby coś od niego otrzymać, a nie żeby z nim być. Dzisiaj chcecie zachęcić do tego. Nie rób tego. Jeśli tak jest. To, to jest religia, to jest rutyna, która zabija Twoją więź z Bogiem. Nauczmy się być blisko, nauczmy się na nowo tej relacji z żywym, prawdziwym Bogiem. To jest pragnienie Jego serca. Czytamy o tym w Bożym Słowie. Tak wiem, żyjemy w trudnych czasach. Nie muszę dzisiaj nikogo z Was o tym przekonywać. Żyjemy trudno, w trudnych czasach i jak często to powtarzam, już to znacie, lepiej już było. Lepiej już było. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Boża miłość nie zależy od żadnych okoliczności. Bóg się nie zmienia. Czy myślisz, że jak wstajesz i jeśli źle albo pada deszcz, to Pana Boga nie ma. A kiedy świeci słonko i czujesz się dobrze, to nie jest. Bóg jest. I On nie zależy od okoliczności. Mało tego. Dobrze o tym wiecie, że w swoim słowie, mówiliśmy to już dzisiaj, wielokrotnie i wiele razy mówił nam o tym, że przyjdą trudne czasy. Czytajcie Ewangelię. Jezus ciągle o tym mówił. Jezus nikogo nie oszukiwał. Nie powiedział pójdź za mną, a potem życie będzie usłane różami. Powiedział tak, życie ze mną jest niezwykłe, fascynujące. Przede wszystkim będziesz zbawiony, twoje grzechy będą przebaczone i wieczność spędzisz z Bogiem. Ale my nie jesteśmy z tego świata. To nie jest nasze królestwo. On o tym mówił. Nikogo nie oszukiwał. Mówił o tym, że dożyjemy czasów, gdzie ludzie zło będą nazywać dobrem, a dobro złem. I tak jest. Ale Bóg nie jest zależny od okoliczności. On nam mówił, że to przyjdzie i że będą takie chwile. Dlatego myślę, że dzisiaj jest niezwykle ważną rzeczą, kościele, aby wrócić do tego, że albo Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego, albo nie jest nim wcale. Albo Jezus Chrystus jest Panem wszystkiego, albo nie jest nim wcale. Chcesz żyć pełnią życia, to postaw Chrystusa w centrum. Chcesz żyć w wolności Chrystusowej, to zaproś go do swojego życia. Często to o tym mówimy. Nie może tak być. Zmagasz się z wieloma rzeczami, ale Bóg jest w centrum Twojego życia, czy jest tylko dodatkiem do Twojego życia? Musisz sobie na to szczerze odpowiedzieć. Jaka jest prawda? Wyznajemy, śpiewamy pieśni. <grym> Kiedyś. Zatęsknijcie za tymi moimi powiedzeniami. Ale tak jest, ciągle Wam to mówię. Nasze chrześcijaństwo zaczyna się wtedy, kiedy wyjdziemy dopiero z tego miejsca. Ponieważ w kościele, na mszy, na nabożeństwie to nie jest sztuką powiedzieć amen i alleluja. Życie zaczyna się tam. Chcesz żyć w wolności? To uczyń Chrystusa, postaw Go w centrum swojego życia. To jest niezwykle ważne. Jak długo, powiedz mi, będziesz tylko słuchaczem Słowa? Jak długo będziesz tylko słuchaczem Słowa? Jezus wyraźnie powiedział: każdy, kto słucha moich słów i nie wykonuje ich, buduje dom na piasku. Potem dziwi się, że życie ci się wali, że ciągle się potykasz, że ciągle się przewracasz, bo nie budujesz na skalę, na fundamencie. Dlatego dobry. Kochający Bóg, obojętnie w jakim jesteś dzisiaj miejscu, po raz kolejny mówi do Ciebie, wracaj, synu, wracaj, córko. Uczyniłem już wszystko, co można w Jezusie Chrystusie, abyś żył pełnią życia, bo w Nim jest życie, a poza Nim nie ma życia. Amen. I albo On jest Panem wszystkiego, albo nie jest Nim w ogóle. Bracia, siostry, przyjaciele, tak jak już powiedziałem, wiem, że wracamy do podstaw, ale z pastorem Ronim, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy dzisiaj roni, w wleśnie, kiedy się modlimy ostatnimi czasy, myślimy, że trzeba wrócić do, naprawdę do podstaw i do fundamentu. No tak jak powiedziałem, gdyby to było takie proste, to życie wielu z was, wielu z nas wyglądałoby inaczej. Życie wielu ludzi, wierzących ludzi, mocno się chwieje, a niektórych nawet się wali. Skąd to wiem? Bo się z Wami spotykam, bo z Wami rozmawiam, bo jesteśmy razem z Wami w tych trudnych chwilach i bardzo często o tym mówimy. Jest jeden problem, który wszyscy dobrze znamy. Wiedzieć. A żyć według tego, co się wie, to są dwie skrajne różne rzeczy. Dlatego Jezus mówi: każdy, kto słucha i nie wykonuje, buduje dom na piasku, a każdy, kto słucha i wykonuje, buduje na skalę. Powiedzcie, jak jest łatwiej wybudować dom: na piasku czy na skalę? Każdy z Was przynajmniej raz w życiu domek z piasku nad morzem sobie budował. Byle fala przyjdzie i domku nie ma. Oczywiście, że jest trudniej. Ale jeżeli chcesz żyć czystym, świętym życiem, wolnym życiem, życiem w mocy Ducha Świętego, to dzisiaj, jeśli trzeba, musimy przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, wybacz. Czy ktoś z Was nie słyszał fragmentu z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Każdy z nas to słyszał przynajmniej raz w życiu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko. Lubię to słowo. To znaczy wszystko. Chcesz naprawdę życia pięknego? Z pasją, życia bez strachu, bez bojaźni, postaw Chrystusa w centrum. Szukaj najpierw Bożego Królestwa. Wiedzieć, a żyć według tego, co się wie, to są dwie różne rzeczy. Dlatego musimy znowu wracać do źródła. Każdego dnia. Nie tylko w niedzielę. Każdego dnia. Pan Jezus powiedział, mówiąc o tym, co się dzieje, o okolicznościach, o tym, co przyjdzie, słowa, które też bardzo dobrze znacie. Ewangelia Jana, pokój zostawiam Wam. Mój pokój daje Wam. Nie jak świat daje, ja Wam daję, mówi Chrystus. Niech się nie trwoży serce Wasze i niech się nie lęka. Coś wam powiem. Boga się bójcie. Tylko i wyłącznie. Ponieważ bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Nie lękajcie się tego. Nie lękajcie się tego wszystkiego, co jest dookoła. Życie w Chrystusie jest życiem, które jest zbudowane na skalę. Ja nie muszę się martwić. List do hebrajczyków. Popatrzcie. Nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem, ostatnio o tym mówiliśmy, wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Albowiem sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my, mój ulubiony, nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy zachowują, Wiarę i zachowują duszę. Często Wam mówiłem i dalej zachęcam: uczcie się fragmentów na pamięć. Uczcie się Bożego Słowa na pamięć. Jezus, kiedy był na pustyni, nie dyskutował z diabłem, tylko cytował słowo. Ostatnio, kiedy tu stałem, mówiłem Wam: Nie nudzi mi się powtarzać pewnych rzeczy. Nie wiem, z jakich Ty jesteś, ale ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną. Kiedy wstajesz rano, powiedz światu widzialnemu i niewidzialnemu, bo ja nie jestem z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy walczą do końca, zachowują duszę i zachowują wiarę. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć znowu i na nowo: nie poddawaj się nigdy. Nigdy się nie poddawaj. Ponieważ nie ma rzeczy, których Bóg nie jest w stanie załatwić w Twoim życiu. Problem nie jest w nim tylko w nas. Wszystkie grzechy są przebaczone, wszystkie problemy są do rozwiązania. Tak potrzebujemy Boga. Wiele rzeczy, które dzieją się w naszym życiu są też niestety wynikiem naszego grzechu, naszych złych decyzji i często musimy to dźwigać przez lata. Ale Bogu niech będą dzięki, że w Jezusie Chrystusie każdego dnia mogę zaczynać na nowo. Każdego dnia, kiedy tylko wstaję. To jest ta dobra nowina, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i ta moc w Duchu Świętym, kiedy Bóg Ojciec posłał na świat swojego Syna. Mówiliśmy o tym, Jezus przyszedł, wykonał wszystko, co miał wykonać, a potem mówi: Muszę iść, bo przyjdzie ktoś lepszy. Uczniowie wtedy nie rozumieli, jak może być coś lepszego od Ciebie, Panie. Musiał przyjść Duch Święty. I Duch Święty dzisiaj jest w każdym z was, o ile na to pozwolisz, i moc Boża będzie i powinna, jak pisze apostoł Paweł, skutecznie w Tobie działać. Martynka, gdzie ty jesteś? Chodź po malutku. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Wiem. Chcę wam powiedzieć również coś bardzo ważnego. Posłuchajcie. Żyjemy w czasach, gdzie naszym umysłom i naszym myślom została wypowiedziana wojna, globalna wojna. To świat internetu i mediów społecznościowych. Jak podają statystyki, sprawdzałem wczoraj, co trzeci, a nawet co drugi w Europie, tym również i w Polsce ma depresję. Chcę Wam coś powiedzieć. Zdrowie psychiczne dzisiaj jest w cenie. Jest ogromnym skarbem. Dlatego znowu moje pytanie. Co się dzieje z Kościołem? Co się dzieje z wierzącymi ludźmi? Co z mocą działającą, o której pisze apostoł Paweł i mówi, że moc Boża skutecznie w nas działa? Szatan dzisiaj ma nieprawdopodobnie skuteczne narzędzie do tego, aby dostać się do Twojego umysłu. Karmi Cię niebożymi rzeczami, a potem się nad Tobą znęca. Karmi Cię niebożymi rzeczami, a potem macie w ręku. Używa informacji do tego, aby Cię nie zniewolić i zniszczyć. I jest w tym naprawdę dobry. A Ty zamiast. Uchwycić się Boga i Bożego Słowa, bardzo często wierzysz w te kłamstwa. Ilu z Was zna to poskudne, obrzydliwe uczucie, myśli, natrętnych myśli, które szalają w Twojej głowie i nie potrafisz sobie z nimi poradzić? Taki stan rzeczy bardzo szybko doprowadzi Cię do miejsca niewoli, strachu i odręki. Dlatego chcę Wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Właściwe zarządzanie Twoim umysłem powinno być Twoim najważniejszym zadaniem i priorytetem w życiu. Ty decydujesz, jeszcze raz to powiem, Ty decydujesz, komu wierzysz, czym się karmisz i co oglądasz. Nie masz co zwalać winy na nikogo innego. Ty, otwierając telefon i komputer każdego dnia, decydujesz, czym się karmisz. Czy Bożym Słowem, czy Jego mocą i siłą, czy brudem tego świata. Jeśli tak jest, to nie dziw się, że potem nie masz siły. Szatan, nasz odwieczny wróg, jest mistrzem świata w kłamstwie i zniewaleniu. Najpierw cię nakarmi tym kłamstwem, a potem się nad tobą znęca. A przecież w Jezusie Chrystusie powołani jesteśmy do życia. Jezus powiedział: Przyszedłem po to, aby dać życie, pamiętacie? W obfitości, życie w pełnym wymiarze. Dopóki żyjemy, mamy w Jezusie Chrystusie tą moc. Egipt, jak pamiętacie, jest symbolem tego świata, ucisku, bólu. Izrael w sposób fizyczny, jak pamiętacie, został wyprowadzony z Egiptu. Jak każdy z Was, jeśli żyjesz z Bogiem, Bóg Cię również wyprowadził z Twojego Egiptu. Problem był tylko taki, że oni fizycznie zostali wyprowadzeni z Egiptu, ale Egipt nigdy nie został wyprowadzony z ich głów. fizycznie zostali wyprowadzeni, wyrwani silną, Bożą ręką, jak czytam, ale Egipt pozostał w ich umysłach i my niestety często robimy dokładnie to samo. Wiecie o tym dobrze, że nie można dwóm panom służyć, mówi Słowo. Nie można być jedną nogą z Chrystusem, a drugą w świecie. Ostatnio o tym mówiliśmy również, tylko przypomnę, jeśli mówiąc obrazowo o Egipcie, to naprawdę jesteś już tak daleko. Nasz przyjaciel, pamiętacie, pastor Kaziu Barczuk, mówił, kiedy byliśmy w Gołuniu o tym. Kiedy został Izrael wyprowadzony, mogli w bardzo szybkim czasie dojść do celu. Niestety, czytamy, że to są dla nas przykłady, abyśmy nie popełniali tych samych błędów. Jak daleko jesteśmy? Czy tak ciągle jesteśmy na skraju? Niestety popełniamy te same błędy. Coś Wam pokażę. To jest pierwsza księga Mojżeszowa. Tuż przed wyjściem jeszcze z Egiptu jest rozmowa Boga z Mojżeszem. I Bóg mówi: Usłyszałem wzdychanie synów izraelskich. On słyszy, już to dzisiaj mówiłem. Twoje serce wie w jakim jest miejscu. Słyszy, kiedy się śmiejesz i kiedy płaczesz. Usłyszałem. Usłyszałem ten ból. Egipt, który zmusza do niewolniczej pracy. Egipt, który zmusza do niewolniczej pracy. I Bóg mówi wspomnę na moje przymierze, które powiedziałem. Ja jestem Pan wyciągnę, wyzwolę Was z ciężarów nałożonych przez Egipt i wybawię was z niewoli i wyrwę Was silną i mocną ręką. I przyjmę was do siebie. Uwolnię was od ciężarów, powtórzył jeszcze raz. I potem posłuchajcie, w taki sposób Mojżesz przemawiał potem do synów izraelskich, werset dziewiąty, ale oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha, ciężarów pracy, czytamy zniechęcenia, a nawet utraty serca. Może nie słyszysz dzisiaj tego, co Duch Święty do Ciebie mówi. Może nawet nie słyszysz tego, że Bóg mówi, wyrwęcie z tego, już cię wyrwałem, masz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności w Chrystusie Jezusie, z powodu tego, że zbyt bardzo jesteś utrudzony życiem w Egipcie, Twoim duchowym Egipcie. Usłysz dzisiaj, że Bóg mówi, to wszystko już zabrałem wejdź do ziemi obecanej, wejdź do odpocznienia. Dlaczego masz żyć z tym całym ciężarem? Kiedyś ostatecznie, już niedługo, kiedy to wszystko się skończy, ostatecznie będzie On i tylko On. Nasz Pan, nasz Bóg, nasz Zbawiciel i każdy z nas stanie przed Jego obliczem. Dlatego tak warto i dlatego trzeba walczyć o życie każdego dnia. Cały świat jest tak skonstruowany. Ta wojna, o której wspomniałem, to co ciągle codziennie czytamy, ma sprawić, abyś myślał o tym, co tu na Ziemi, a nie o tym, co w Niebie. A Słowo Boże mówi: myślcie o tym, co w Niebie, a nie o tym, co na Ziemi. Szukajcie najpierw, ileż obietnic. Jeszcze raz to powiem. Problem jest w tym, że my bardzo dużo wiemy. Tylko wiedzieć, a żyć, to są dwie różne rzeczy. Dlatego dzisiaj na nowo jestem tu po to, aby Cię zachęcić. Żebyś złapał refleksję. Żebyś powiedział, coś potrzebuję zrobić ze sobą, z moim życiem. Jeszcze jeden piękny fragment, Rzymian 8. Zobaczcie. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem Zakonowi Bożemu, bo też i nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy, pisze apostoł Paweł, nie jesteście w ciele, bracia i siostry, nie jesteście, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Trudne, ale jakże prawdziwe słowa. Słowa zachęty do tego, aby napełnić się Duchem Bożym, aby napełnić się Duchem Świętym. Bez mocy Bożej nie damy rady, ale z Nim możemy wszystko. Już nie chcę powtarzać moich ulubionych fragmentów i wersetów, ale powiem sobie, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko, to znaczy wszystko. Pytanie jest, czy On Cię umacnia. Ten fragment mówi, wszystko możesz w tym, który Cię umacnia. Moje pytanie, co Cię umacnia? Kto Cię umacnia? Jeśli Chrystus dojdziemy do końca. Nie wiem, co będzie. Świat naprawdę zwariował. I wiecie, że w tym Kościele często o tym mówimy. Wojna na Ukrainie. Bracia i siostry z Ukrainy wiecie, jak was kochamy, modlimy się, pomagamy wam. Kiedy to się skończy? Za chwilkę może być kolejna i kolejna, kataklizmy. Wszystko tak, jak jest napisane. Ludzie zło nazywają dobre, a dobro zło. Wszystko się pomieszało. Na świecie się pomieszało, ale nie w Bożym Królestwie. Tu nic się nie zmieniło. Pytasz, gdzie jest Chrystus? Tam, gdzie był, siedzi na tronie. Król królów i pan panów. Kiedyś powróci. Czekam tego dnia. Oby za naszych dni. Wow! To by było niesamowite. Ale czy jesteśmy gotowi? Bracia i siostry, przyjaciele, bądźmy gotowi. Bądźmy gotowi. Dzisiaj jest dzień łaski, który dał nam Pan. Dzisiaj jest dzień, który często śpiewamy, który dał nam Pan. Oh. Renatko, chodźcie już w zespole, poproszę. Chciałbym, abyśmy też mieli taki czas za chwilę, abyśmy... Mogli się modlić. Zaczniemy od modlitwy o od siebie i o siebie. Potem będziemy też modlić się o chorych. Umiłowani. Nauczmy się w końcu w Boży sposób zarządzać własnymi myślami, własnym umysłem. I jak mówi Boże słowo. Zmuszajmy wszelką myśl, szczególnie wszelką złą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. To jest droga do zwycięskiego życia. To jest droga do zwycięskiego życia. To nie, to nie myśli tego świata i okoliczności mają zarządzać Twoim umysłem, ale cudowne Boże Słowo i Jego obietnice. Amen. To nie myśli tego świata i okoliczności mają zarządzać Twoim umysłem, Twoim stanem umysłu, ale cudowne Boże Słowo i Jego obietnice. Szczerze mówiąc, powiem Wam coś: to nie szatan jest tutaj problemem, ale Twoje decyzje. Nie będę nawet poświęcał Mu czasu, bo nie jest z tego wart. Przychodzi, żeby kraść, zabijać, żeby Cię wykończyć. To nie szatan jest problemem, tylko Twoje i moje decyzje. Szatan został już dawno pokonany i rozbrojony. Robi wszystko, robi wszystko, żeby Cię zabrać ze sobą. A ja Ci powiem, masz wszelką moc do niesamowitego, świętego i czystego życia w Jezusie Chrystusie. Dlatego pamiętajcie, żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Żyjemy w ciele, ale nie walczymy cielesnymi środkami. Dlatego zacznij już dzisiaj. Zacznij już teraz skorzystać z tego Bożego oręża, który jest w tym Słowie. Zacznij już od dzisiaj. Każdego dnia czytaj Boże Słowo, módl się, wzywaj Jego imienia. I żyj według tego, co On mówi. A wtedy miłość Boga Ojca. I łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego będą z Tobą do końca Twoich dni. Amen? Amen. Powstańcie, módlmy się, wołajmy do Boga.